Gotowy? A ty gotowy jesteś? Witamy w Rajskich Seszelach. Cześć wszystkim. Postanowiliśmy się tutaj pojawić i porozmawiać o czymś mega, mega istotnym. Jaki to jest temat? Temat pogoda. Kiedy najlepiej przyjechać na Seszele? Dokładnie. Także witamy jeszcze raz w naszym biurze z dzielnicy Point of Sel. To jest nasza najbliższa plaża od domu i tutaj mamy zamiar realizować więcej takich nagrań informacyjnych. No właśnie nie dla tylko was. Tutaj. Chcemy to robić w zasadzie w każdej części wyspy Mahe, po to, żeby wam pokazać trochę te Seszele, żebyście zobaczyli, jak to naprawdę wygląda. Tutaj nie ma filtrów, nie ustawiliśmy sobie pogody. Tak po prostu dzisiaj wygląda dzień. Który dzisiaj jest? Którego? 30 sierpnia, nie? Tak, wydaje mi się, że to poniedziałek. Tak. Także dzień dobry. Okej, no to co? Zaczynamy temat, kiedy najlepiej przyjechać na Seszele, pogoda na Seszelach i jak to wszystko wygląda. Będziemy w tym odcinku obalać również mity, które krążą w sieci odnośnie miesięcy, które są polecane szeroko, a na podstawie kilkuletniego doświadczenia wiemy po prostu, że to nie jest tak, jak to zostało zapisane wcześniej w artykułach. Czy internet kłamie? O tym się przekonamy za chwilę. Okej, zaczynamy od tej naukowej części tego tematu, od suchych faktów. Dokładnie. Słuchajcie, trzeba zacząć od tego, że Seszele są położone około 5 stopni geograficznych poniżej równika. One są. 500 km. To jest około 500 km, troszeczkę więcej. One się rozpościerają w zasadzie jeszcze od tego miejsca, gdzie jest pierwsza wyspa od północy, czyli Dennis Island, aż po ostatnią wyspę Aldabra, która się znajduje prawie przy Madagaskarze. Natomiast klimat tych wszystkich wysp jest podobny. Jest to klimat równikowy, wilgotny, albo klimat tropikalny inaczej. Pory roku. Mamy tutaj dwie pory roku. Dokładnie. W zasadzie nie ma tutaj ani zimy, nie ma tutaj lata. Jest pora sucha i jest pora mokra, zwana deszczową. Czekaj, bo ja nazywam to afrykańską zimą i afrykańskim latem. Tak. Ale to ze względu na to, że ja jestem strasznym zmaźruchem i naprawdę ta afrykańska zima daje mi w kość. Muszę zakładać wtedy długie rękawy. W związku z tym klimat suchy powinien kojarzyć się nam z tym, że nie ma tutaj opadów deszczu. Klimat mokry albo deszczowy, że te deszcze występują. Natomiast bardziej to w zasadzie jest połączone z tym, że jest większa albo mniejsza wilgoć. To co? O, mamy tutaj naszego psiaka. Kirek, może ty coś opowiesz? Kiedy jest? O, to jest pora sucha teraz. Nie, wiesz co, ja bym chciała się troszeczkę więcej dowiedzieć na temat tej pory wilgotnej i pory suchej, jak to, o co chodzi. Okej, więc w zasadzie w ramach tego, że panują tutaj dwie pory, tak jak powiedzieliśmy, na te pory mają ogromny wpływ monsuny, które się pojawiają na Oceanie Indyjskim. I mamy monsun południowo-wschodni i monsun północno-zachodni. Więc te obydwa monsuny mają niewiarygodny wpływ na to, co się dzieje z pogodą. I w zasadzie w oparciu o te fakty, wszystkie tabele pokazujące nam, kiedy będzie padać, kiedy nie będzie padać, ile jest dni deszczu w roku, zostały oparte o zależności związane z tymi monsunami. Więc kiedy te monsuny występują? Monsun południowo-wschodni, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, to jest monsun, który występuje od końca maja do początku listopada, a monsun północno-zachodni występuje od połowy listopada do początku kwietnia w zasadzie. I co jest jeszcze istotne, między tymi monsunami występują okresy transformacji pogodowej i co jest bardzo istotne jakby w tym momencie dla nas, te okresy transformacji
przez ostatnie lata dawały nam najlepszą pogodę na wyspach. Okej, więc co? Mamy tę porę roku, suchą i mokrą, mamy dwa monsuny, północno-zachodni i południowo-wschodni. Dokładnie tak. Okej, i co jeszcze takiego jest istotnego, jeśli chodzi o właśnie pogodę, generalnie popyt na Seszelach? Z której strony wieje ten wieje wiatr, czyli jaki monsun? W zasadzie kierunek wiatru zawsze określa się ze strony, z jakiej ten wiatr wieje. Czyli jeśli planujecie sobie wakacje i wybieracie hotel w okresie wakacji letnich w Europie, w Polsce, to będziemy mieli tutaj monsun południowo-wschodni. Więc od południowo-wschodniej części wyspy będziecie mieli duże fale i dosyć silny wiatr. Natomiast północno-zachodnia część wyspy w tym momencie będzie osłonięta. Będziecie mieli płaską wodę i dosyć fajne warunki na plażach. Natomiast odwrotnie zupełnie jest w momencie, kiedy mamy monsun północno-zachodni, czyli od okresu listopad do połowy kwietnia wiatr będzie nam wiał od strony północno-zachodniej. W tym momencie będzie bardzo duży przybój, bardzo wysokie fale i to nie będzie dobry czas, żeby wybrać swój hotel akurat po tej stronie wysp. Więc to jest istotne. Dzień i noc, tak? Tak. Mniej więcej są porówno, prawda? 12 godzin. Dokładnie. Z niewielką amplitudą są porówno. Również dlatego, że Seszele znajdują się koło równika, więc ta różnica między letnimi miesiącami, powiedzmy europejskimi, a zimowymi jest w zasadzie nieodczuwalna, jeśli chodzi o długość dnia. No dobra, to przechodzimy do analizy miesięcy w oparciu o nasze personalne doświadczenie. Mieszkamy na Seszelach niemal 4 lata, więc wszystko to, co wiemy na temat pogody na Seszelach, jest właśnie w oparciu o ten 4-letni czas spędzony tutaj na miejscu. Styczeń. Co myślisz o styczniu? Więc styczeń, łącząc go z grudniem poprzedniego roku, grudzień i styczeń w zasadzie to są miesiące, gdzie mamy prawie pewne prawdopodobieństwo, że ten deszcz będzie padał. To są okresy najbardziej mokre, najbardziej deszczowe. Mimo tego, że jest to afrykańskie lato. Dokładnie, więc ci wszyscy, którzy planują wyrwać się z Europy do tropików, na Seszele, w nasz klimat, po to, żeby wyrwać się trochę z tej pluchy i zimna, znajdą na Seszelach dużo ciepła, oczywiście, natomiast znajdą również mnóstwo opadów deszczu. I wilgoci, mega dokładnie. Mega wilgotno. Ale na przykład ja sobie zawsze przypominam jakby o pogodzie, zwracając uwagę na pewne wydarzenia w poszczególnych miesiącach. I pamiętasz, że na przykład mieliśmy gości w grudniu i styczniu zeszłego roku, ale rok wcześniej była moja mama na przykład. I moja mama miała wspaniałą pogodę. Gdzieś tam były jakieś przerywniki deszczowe, ale ogólnie było, świeciło dużo słońca, prawda? Wtedy dokładnie. Pogoda też była mega lagunowa. Fajnie się wtedy spędzało czas na zewnątrz, ale na przykład już w zeszłym roku, ten grudzień, styczeń, no był taki, że znajomi byli mega niepocieszeni. No dokładnie, to są takie miesiące, gdzie ta niepewność jest jakby największa, więc są lepsze miesiące na pewno, żeby się wybrać na Seszele niż grudzień, styczeń, biorąc pod uwagę jakby częstość i opady deszczu. Ten deszcz oczywiście jest ciepły, natomiast no, przeszkadza w tym, żeby leżeć sobie na plaży albo przy basenie w hotelu. Tak. Luty to miesiąc moich urodzin, więc ja doskonale pamiętam każdy luty spędzony na Seszelach. Mój mąż mi zawsze robi piękne niespodzianki właśnie w lutym, urodzinowe. No i ten luty już jest dużo, dużo fajniejszy niż poprzedni miesiąc.
wtedy właśnie wychodzi dużo więcej słońca. Są jeszcze opady, ale dużo rzadziej. Jest gorąco, jest wilgotno. Jest, zatem jakby ta odczuwalna temperatura jest dużo wyższa niż właściwa, prawda? Dokładnie. Trzeba przypomnieć też, że w lutym, pod koniec lutego zaczyna się ten okres transformacji monsunu już powolutku, tego północnego. Więc jeśli chodzi o wiatr, on cichnie. Jeśli chodzi o opady, to też w zasadzie przypominamy sobie, że wszystkie końcówki lutego już zaczynały być fajne i słoneczne. Tak, za to marzec, marzec. Marzec to zawsze jest patelnia. Marzec, dokładnie. Już jest pełna transmisja między monsunami. Nie ma zupełnie wiatru, nie powinno go być przynajmniej. Więc dla turystów, którzy lubią plażować i pełne słońce, no to jest wyśmienity okres. Jest też oczywiście strasznie gorąco, natomiast jeśli chce ktoś się popławić w upałach, no to... Tak, jeżeli ktoś szuka destynacji z ogromnym, wysokim słońcem, to faktycznie Seszele w marcu. To jest zresztą miesiąc, który my bardzo gorąco polecamy na wakacje na Seszelach. No i właśnie, jest to nie tylko marzec, ale również i kwiecień. Kwiecień podobnie, dokładnie. I później, pod koniec kwietnia, początek maja, zaczyna się już powolutku ten monsun południowy, ale jeszcze w zasadzie cały maj z naszych doświadczeń wyglądał bardzo fajnie. Mm-hmm, tak, no i później czerwiec. Tak, czerwiec, zaczynają się troszeczkę silniejsze wiatry, ten monsun południowo-zachodni, południowo-wschodni, przepraszam, już zaczyna wiać na dobre. Wtedy zaczynają się fajne warunki do uprawiania żeglarstwa takiego i kitesurfingu, żeglarstwa takiego prawdziwego z postawionymi żaglami, a nie na silnikach pomiędzy wyspami, dlatego że już zaczyna wiać. Natomiast zaczyna też lekkość z naszych doświadczeń, lekko się psuć pogoda. Psuć pogoda i szaleje ocean. Zaczyna szaleć ocean. Jeszcze nie jest tak źle, ale na przykład na takie wycieczki motorówką z wyspy na wyspę, to jeżeli ktoś nigdy nie był na otwartym oceanie, no to może się trochę wystraszyć. Dokładnie. To nie chodzi tylko o podróże motorówką między wyspami, ale nawet promem. Warunki jakby są takie. Fala do 2 metrów, siła wiatru do 25 węzłów, w porywach do 30. Ten ocean jest zburzony. I właśnie jakby taką najgorszą pogodę pod względem warunków na oceanie serwuje nam od 2 lat lipiec. Wcześniej był to sierpień, a teraz się przeniosło nieco wcześniej na lipiec. Dokładnie. Sierpień niesie ze sobą podobne warunki. Znowu, jakby na podstawie tego, co my tutaj robimy, wiemy, że sierpień nie jest fajnym miesiącem na odwiedzanie Seszeli, bo jest się bardzo ograniczonym. Ciężko jest przedostać się na inne wyspy, z racji tego, że transport jest ograniczony. Funkcjonują samoloty. Które są najdroższym środkiem transportu. Ale ogólnie o tych środkach transportu to opowiemy w innym naszym filmie. Natomiast faktycznie, jeżeli ktoś myśli o urlopie na Seszelach, nie wybierajcie sierpnia. Obalamy mity internetowe, że lipiec i sierpień to są najfajniejsze miesiące na Seszelach. No przede wszystkim odnośnie lipca, tego, że jest najmniej opadów, tak? To ciągle gdzieś tam trafiamy na jakiś taki artykuł z różnych stron podróżniczych i też agentów turystycznych, że ten lipiec jest najlepszy. On od 2-3 w zasadzie lat nie jest najlepszy. Czyli lipiec, sierpień raczej sobie zostawić na wakacje w Europie, a przyjeżdżać na Seszele właśnie porą europejskiej zimy. No i co, przechodzimy do września. Pamiętajcie, że dzisiaj jest koniec sierpnia i mamy cudowną pogodę. No i właśnie wrzesień wygląda mniej więcej tak. Dokładnie, tak powinien wyglądać. Październik i listopad później to również są miesiące według naszych doświadczeń, gdzie te dni deszczowe są zminimalizowane tak naprawdę. Tak, ale był taki rok, pamiętasz, to był 2019. Kiedy przyjeżdżały załogi czarterujące katamaran i miały przez tydzień czasu deszcz.
No niestety, to jest... Zdarza się, prawda? Dokładnie, ale to może podsumujmy za chwileczkę jakby to jeszcze raz. Czyli tak. To jest, jesteśmy na listopadzie, tak? O grudniu już powiedzieliśmy, że to jest, że to są deszczowe miesiące i faktycznie to, co Ola mówiła przed chwilą odnośnie tej pogody, pewności jej, jesteśmy w klimacie tropikalnym, więc na podstawie naszych doświadczeń podsumujemy jeszcze, które dokładnie miesiące na przyjazd polecamy i w jakim celu. Natomiast wiadomo, że nikt nie da sobie ręki uciąć, że to będzie 100% 31 dni w miesiącu na przykład świeciło słońce, dlatego że pogoda się tutaj zmienia bardzo szybko. Jeśli chodzi o globalny wpływ różnych warunków, to on jest tak teraz zauważalny, że w zasadzie właśnie ta pora sucha i deszczowa i wpływ tych monsunów coraz mniej zaczyna się liczyć i coraz ciężej przewidzieć pogodę, więc nie ma co, będąc już na Seszelach na przykład, sprawdzać albo wybierając się na tydzień do przodu, tylko poprawność jakby tych prognoz, wiemy z doświadczenia, że możemy liczyć na pewność i trafność na jakieś maksymalnie 2 doby do przodu. Mm-hmm. Słuchajcie, nasza opinia naszą opinią. My tutaj mieszkamy 4 lata, aż albo tylko, ale chcieliśmy przedstawić Wam również perspektywę tego tematu z ust samych Seszelczyków. Dokładnie, żebyście sobie wyrobili zdanie odnośnie tego i doświadczyli tego, że w zasadzie ten temat odnośnie pogody, kiedy najlepiej przyjechać, to jest bardzo subiektywny. Tak. Każdy ma różną opinię na ten temat. Posłuchajcie. So listen, we want to know your opinion. What is the best month to come to Seychelles to enjoy it? All right. So you're live now? Yes, tell me. March to April. March to April, yeah, in your opinion. And why do you think this is? I have a good weather, strong, not too much wind, and the sun is shining, no rain, no thing, everything's good. Have a good time on the beach, anywhere in the trail. Nice one. Yeah, I can go anywhere you want to go. Thank you so much. You're welcome. Till next time. Ciao. Bye. Probably January to March. January to March. Yeah. And why is that? That's the most I see. When the is quite sunny. Is it very hot? Yeah, it's hot, but for the if you're a tourist, it's good for seeing the it's colorful at this time of the year. That's the colors become another level, yeah, no? Yeah, the colors become another level, and the sea is calm, so you can go almost anywhere to have a swim or anything. It's not rough. You see what I mean? So I think from January to March. Thank you, man. Cheers, man. The best month is in December because, you know, it's Christmas, it's different. Yes. So people enjoy the most in December. Nice one. And do you think, what about the weather in December? It mostly raining. Raining, yes, okay. But in June or July, you'll have some sunny periods. But in December, it's mostly rainy. So the best month to come in Seychelles is in April, because April, it's like our summertime. There's there's no transition from rainy season or windy season. So it's always summer in the month of April. Super, thank you so much. You. Okay, podsumowanie, kiedy najlepiej przyjechać na Seychelles? Jeśli chodzi o plażowanie, jeśli chodzi o wypoczynek na wodzie, czyli o słońce i mały wiatr, no to są miesiące, kiedy jest transmisja monsunów. Tak, Hiruś? Co powiesz o transmisji monsunów? No, właśnie. Więc koniec lutego, marzec, kwiecień, maj to są raczej pory słoneczne, bezdeszczowe i bezwietrzne. Koniec lutego, marzec, kwiecień, maj, słońce, tak? Dokładnie. Później dalej nasze ulubione miesiące, kiedy pogoda jest prawie że gwarantowana, to jest pod względem słońca. To jest wrzesień, październik, listopad. Tak.
I pod względem braku wiatru i też no, braku opadów jako takich, tak? One się mogą zdarzyć. Grudzień, styczeń potrafi być taki, wiecie, pół na pół, może być słońce, a może być deszcz. No i ten jakby czerwiec, lipiec, sierpień, nie. To chyba by było na tyle w kwestii pogody. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę zostawcie je pod filmikiem, z chęcią na nie wszystkie odpowiemy. Chcielibyśmy również usłyszeć od Was, jakie tematy porusza się na tym naszym kanale. To jest dla nas bardzo ciekawa informacja i na pewno ją wykorzystamy do filmików w przyszłości. Oczywiście nie zapomnijcie wrzucić kciuków w górę, to nam bardzo pomoże. No i najważniejsze, jeżeli chcecie słyszeć od nas na bieżąco i chcecie wiedzieć, co się dzieje na Seszelach, koniecznie subskrybujcie nasz kanał.